Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, oczywiście pozdrawiam w atmosferze tej cudownej wiosny. Popatrzmy, ile tej pięknej zieleni, ile tego życiodajnego słońca, ile tego, co jest właśnie takim życiem, taką właśnie nadzieją. To wszystko powoduje, że bardziej nam się chce żyć, chociaż właśnie ta atmosfera pandemiczna, wciąż atmosfera pandemiczna, ona troszeczkę nas hamuje, ona troszeczkę nas tak zniechęca. I mobilizuje, tak właśnie, ale zobaczmy, powoli te przepisy, powoli to zawieszenie tej naszej normalności jest odwieszane. Zobaczmy, już od dzisiaj czy od wczoraj możemy chodzić bez maseczek, od dzisiaj czy od wczoraj może być w kościele więcej ludzi, tylko pod jednym warunkiem, żeby były właśnie te maseczki, ewentualnie żeby były zachowane odległości. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że właśnie ten wirus w jakiś sposób jest pokonywany, nie tylko dzięki medycynie, nie tylko dzięki służbie zdrowia czy jakimś tam innym służbom mundurowym, ale także, proszę Państwa, dzięki nam. To, że my te przepisy zachowujemy, to, że jesteśmy odpowiedzialni, to, że właśnie staramy się dostosować do tego, co nam polecają czy służby państwowe, czy służby medyczne, to wszystko powoduje, że właśnie te przepisy pandemiczne stają się coraz bardziej łagodne. No i oczywiście, że wracamy do tej normalności. Myślę, że najbardziej cieszą się młodzi ludzie, którzy mieli zawsze sakramenty. Mentalny związek małżeński, właśnie już te śluby, może być o wiele więcej osób. To wszystko świadczy o tym, że właśnie ta normalność powoli wraca, ale ta ostrożność z naszej strony, proszę Państwa, wciąż obowiązuje. Musimy być ostrożni, musimy wciąż właśnie czuwać nad sobą i nie pozwalać sobie właśnie w tej materii. Bo pamiętajmy, strzeżonego Pan Bóg szczerze. My, jeżeli sami się szczerzemy, to właśnie do tego naszego szczerzenia włącza się także Pan Bóg, a więc ta współpraca, oby tej współpracy było jak najwięcej, oby ta współpraca była, proszę Państwa, bardzo owocna i bardzo dla nas pożyteczna. Kochani, dzisiejsza niedziela to jest ostatnia niedziela miesiąca maja. Jest to jednocześnie ostatni dzień tegoż miesiąca. Oznacza to, że ten cudowny miesiąc maj, miesiąc wiosny, miesiąc życia, miesiąc Maryjny dobiega końca i oznacza to, że wchodzimy już w nowy miesiąc, miesiąc czerwiec, szósty miesiąc etapu 2020. Ten miesiąc czerwiec, który rozpoczniemy w najbliższy poniedziałek, to miesiąc serca, czyli miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Poza tym właśnie jutro, 1 czerwca, jest to Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom kłaniam się bardzo nisko i kochane dzieci, życzę Wam, żebyście wzrastały w łasce u Boga i u ludzi, żeby Wasze dzieciństwo było cudowne, bezpieczne, żeby to Wasze dzieciństwo rozmijało się w atmosferze miłości, czy w ogóle tej miłości, miłości rodzicielskiej, ale także w ogóle miłości, żebyście były szanowane, żebyście były kochane, żebyście były też bezpieczne, prawda? Bo jak wiemy, różnie w waszym życiu bywa. Dlatego też niech wam Pan Bóg błogosławi, a Jezus Chrystus niechaj was przytuli do swojego serca, niechaj obdarza was tym, czego wam tak bardzo, bardzo potrzeba. Także właśnie w tym okresie pandemicznym. Zwłaszcza ta szkoła wciąż online, niektórzy już mogą iść, ale ponoć, że tutaj też są jeszcze pewne takie lęki i słusznie. Człowiek, jeżeli boi się, to znaczy, że siebie szanuje, szanuje swoje zdrowie, swoje życie. Tak, my mamy się bać. Lęk nie jest z czymś negatywnym. My boimy się czego? Boimy się choroby, dlatego jej unikamy, robimy wszystko, żeby jej nie mieć. Nie znaczy to, że jak ja się boję choroby, to znaczy, że ja jestem tchórzem, prawda? Więc lęk, proszę Państwa, nigdy nie oznacza tchórzostwa, no chyba, że jakiś to jest lęk chorobliwy, wtedy owszem, ale taki normalny lęk, taki normalny strach, on jest właśnie czymś, co powoduje, że stajemy się bardziej bezpieczni, że szanujemy siebie, że tak powiem, też o wiele bardziej odpowiedzialnie. Kochani, wracamy do dzisiejszej niedzieli. Jak wiemy, dzisiejsza niedziela też kończy okres wielkanocny. Już dobiega końca okres też spowiedzi wielkanocnej. W tym roku z racji pandemii, jak wiemy, też ten okres został przedłużony o tydzień, dlatego też od dzisiaj, za tydzień dopiero się zakończy, będzie to niedziela Trójcy Świętej. Dzisiaj oczywiście niedziela ma wymiar, proszę Państwa, wielkiej uroczystości. Jest to niedziela zesłania Ducha Świętego. Do tej niedzieliśmy, przygotowywali się poprzez nowennę każdego dnia, modliliśmy się w Ducha Świętego, modliliśmy, prosiliśmy Go o to, żeby On stąpił na nas, żeby umocnił nasze serca, żeby umocnił nasze życie, żeby umocnił naszą wiarę, żeby umocnił nas, ludzi, którzy jesteśmy na tym świecie pielgrzymami, żeby właśnie to umocnienie dotyczyło nie naszego ciała. Tutaj ciało nasze umacniania jest w inny sposób, poprzez gimnastykę, poprzez odżywianie, poprzez odpowiedni styl życia, higieniczny styl życia, a właśnie ten duch
jest umacniany ten duch nasz, to ta nasza dusza poprzez właśnie Ducha Świętego. Dzisiaj, proszę Państwa, oddajemy cześć trzeciej osobie Trójcy Świętej, bo jak wiemy, są trzy osoby Trójcy Świętej: Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszystkim osobom Trójcy Świętej będziemy oddawali cześć w następną niedzielę. Jak powiedziałem, będzie to niedziela Trójcy Świętej, a dzisiaj kłaniamy się przed trzecią osobą Trójcy Świętej, przed Duchem Świętym, właśnie tym Duchem Świętym, którego otrzymaliśmy, czy którego otrzymamy, czy którego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Zobaczmy, zwłaszcza ci, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania, bo też ty, którzy już ten sakrament przyjęli, ten sakrament po co przyjęliśmy? Po to, żeby umocnić naszą wiarę, po to, żeby tę wiarę rozwijać, po to, żeby zgodnie z tą wiarą, proszę Państwa, żyć i bronić tej wiary, jeżeli zaistnieje takowa potrzeba, żeby tej wiary nie wstydzić się, żeby tej wiary nie krępować się, żeby tej wiary nie czynić jakąś prywatną dziedziną, żeby nie mówić, że moja wiara to jest moja wiara i ja mogę się modlić gdzieś tam w izdebce, gdzieś w jakimś zakamarku. Nie, proszę Państwa, Chrystus wyraźnie mówi, jeżeli ktoś do mnie przyzna się przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeżeli ktoś zaprzymie się przed ludźmi, tego ja zaprę się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Zobacz, jaka żelazna konsekwencja. Dlatego też wiara to nie jest sprawa prywatna, to nie jest sprawa jakaś zakamuflowana, ale to jest sprawa publiczna. Dlatego właśnie Duch Święty daje nam tę moc, żebyśmy tę wiarę właśnie mężnie wyznawali, publicznie wyznawali i żebyśmy zgodnie z tą wiarą żyli. Kochani, na dzisiejszą niedzielę, niedzielę uroczystości, jest przeznaczone następujące słowo Ewangelii. Bardzo proszę o wysłuchanie tego z szacunkiem. Ewangelia według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich, powiedział: weźcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zobaczmy, Jezus daje Ducha Świętego apostołom. Weźcie Ducha Świętego, a więc weźcie tę moc. Idźcie i nauczajcie, idźcie, głoście, idźcie i głoście z przekonaniem, głoście z oddaniem, głoście odważnie, głoście bez względu na to, czy będą jakieś niebezpieczeństwa, czy tych niebezpieczeństw nie będzie. A jednocześnie głosząc, odpuszczajcie grzechy. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zobaczmy, Chrystus ustanawia w ten sposób sakrament kapłaństwa, daje władzę odpuszczania grzechów apostołom, potem właśnie tak zwana sukcesja apostolska. Apostołowie, biskupi potem udzielają kapłanom takiej władzy, więc sakrament pokuty, właśnie sakrament pokuty w tym momencie nam się bardzo głęboko kłania, bo przecież jeszcze nie dobiegł końca okres spowiedzi Wielkanocy, jeszcze mamy tydzień, dlatego też jeszcze raz właśnie w formie takiego postscriptum bardzo proszę. Ten właśnie tydzień, ostatni tydzień tego właśnie czasu, niech będzie tygodniem, który pozwoli nam na to, byśmy skorzystali z tego sakramentu, sakramentu przebaczenia, sakramentu pokuty, byśmy usłyszeli Chrystusa, który mówi: komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Aby nasze grzechy poprzez sakrament pokuty zostały odpuszczone, abyśmy w ten sposób stali się bardziej czyści, abyśmy w ten sposób stali się bardziej kochani przez Boga, przez swoich najbliższych i także przez samych siebie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Tydzień, który właśnie prowadzi nas w atmosferę miesiąca czerwca. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.